Hej moi kochani, nagram dzisiaj dla was film jak opanować rozbujany chwytak. Najpierw sobie zacznę od praktyki, a potem trochę takiej teorii pokażę, żeby to tak bardziej było zrozumiałe. Także do usłyszenia. Pokażę wam teraz w praktyce, jak opanować ten chwytak bujający się. Także kamerkę muszę wsadzić do otworu gębowego, bo robię na tym fuksie, gdzie nie mam mocowania pod kamerkę niestety. A druga sprawa, po co takie gaszenie chwytaka? Będziemy chcieli coś wziąć z gruntu, jakiś urobek, czy zanurkować do jakiegoś mniejszego kontenerka, to będzie nam się bujał chwytak. A tak to, gdy będziemy go umieli sprawnie zgasić, czy zdusić, robota będzie szła sprawniej. Także ja teraz troszkę tutaj pokażę manewrów i później będzie teoria omówiona. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Także mniej więcej tak to wygląda. Także omówię to tam w teorii. Ramię z osprzętem ciągniemy na dół i jeszcze do góry. Podrywamy, gdy jeszcze nie zatrzymuje nam się podczas nurkowania właśnie w dół. To pomagamy sobie jeszcze do góry, tak jak było widać na filmiku. Także dla początkujących pierwsze próby mogą być ciężkie, ale z czasem, jak to się mówi, praktyka czyni mistrza. Zrobię jeszcze raz. Mam nadzieję, że pomogłem. Jakoś zrozumiale to opisałem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Teraz weźmy, kochani, że ten długopis to jest chwytak. On jest w jednej linii z ramieniem. I teraz, no on się nam zacznie bujać we wszystkie strony. Gdy będzie dochodził do punktu zero, my musimy zgasić go w dół. I to też zależy, jak bardzo będzie rozbujany ten chwytak we wszystkie strony i będzie zależeć, jaka będzie długa droga opuszczania tego ramienia. Gdy będzie dochodził nam do punktu zero, dojeżdżamy dotąd, aż on osłabnie. Jak jeszcze to nie pomoże, to szarpniemy do góry ramię i wtedy on powinien całkowicie zdusić chwytak, że on nam sobie stanie, powinien stanąć w miejscu. Także dochodzimy do punktu zero, cyk w dół. Jak to nie pomoże, to jeszcze do góry podciągnąć ramię, oczywiście to ze sprzętem. Jeżeli będzie troszkę mniej nam ten chwytaczek się bujał, to w dół powinno starczyć opuszczenie tego ramienia z osprzętem w dół i powinno wdusić chwytak. Co jeszcze miałem powiedzieć? Dobra, jak sobie przypomnę, to słuchajcie, są też takie sytuacje, kiedy do chwytaka trzeba podpiąć łańcuchy. Także wtedy trzeba ze dwóch ludzi na dole, którzy są pod fuksem, do zapinania. I słuchajcie, jeżeli na starcie już zaczniemy
dźwigając ramię z tym osprzętem i tymi łańcuchami do góry i już na starcie rozbujamy je tak we wszystkie strony świata, że będą tak fruwać jak las sokołów boja na dzikim zachodzie, który chce dorwać jakiegoś dzikiego mustanga. I tutaj łańcuchy nam będą chciały do kabiny wlecieć, przybić piątkę. Także nic innego nie robimy, nie bawimy się w jakieś punkty zero, tak żeby je tam okiełznać, te łańcuchy, tylko po prostu opuszczamy na dół szybko. One same wyhamują już na gruncie. Także opuszczamy i żeby uniknąć takich sytuacji, żeby tam te łańcuchy nam nie fruwały we wszystkie strony świata i nie pozabijały ludzi na dole, ustawiamy sobie gaz na średnie obroty. Wtedy pompa tak dużo mocy nie generuje. Wtedy ten obrót pracuje nam powolutku. Prawo, lewo, góra, dół. Nie szarpiemy obrotem. Nie hamujemy wtedy gwałtownie. Wszystko powolutku sobie pracuje. Tak, tymi łańcuchami ludziom nie wyrywamy łokci ze stawu. Czy nie wiem, czy palce kurczę nie pourywamy, czy nie poprzegniatamy. Także odbywa się to powolutku i przede wszystkim bezpiecznie. A gdy weźmiemy, ustawimy obroty na duże albo bardzo duże, wtedy wiecie, co się dzieje. Maszyna ma dużą moc, szybciej jest przetłaczany ten olej do siłowników. Jego ruchy są szybkie i gwałtowne. Tak samo gwałtowny obrót, gwałtowne hamowanie, to wszystko powoduje, że ten chwytak zaczyna się bujać. A jak się zacznie bujać chwytak, to łańcuchy zaczną się jeszcze bardziej bujać. I wtedy jest kapa. Także średnie obroty, bezpiecznie, powolutku. Nie ma się nigdzie spieszyć. Tu chodzi o czyjeś zdrowie, życie. Także to tyle.